Cześć Mortki, z tej strony Kalu, witam was serdecznie po dosyć długiej przerwie jak na mój kanał. Moi drodzy, kilka dni mnie nie było ze względu na matury. Dzisiaj jest dzień, kiedy zdałem matematykę, już potwierdzone. Także udało się, wracamy moi drodzy, pełni pomysłów. Już odpocząłem też przez te kilka dni od YouTube'a i powiem wam szczerze, że naprawdę mam teraz mega power, żeby nagrywać dla was odcinki. Zaczynamy standardowo od GTA 5 Zombie Mode. I dzisiaj będziemy rozwiązywać dalej te dziwne tajemnice, które tutaj się dzieją w GTA. Mam nadzieję, że troszkę dzisiaj już dowiemy się więcej, na czym stoimy. Jak widzicie, jesteśmy w obozie i tutaj są nasi bodyguardowie, którzy tutaj robią porządek z zombiakami. Ale zanim o tym powiem, chciałbym ogłosić zwycięzcę konkursu, bo przecież konkurs był niedawno. I moi drodzy, zwycięzcę macie w tym momencie na ekranie. Gratulacje. Skontaktuj się ze mną, mordo, na maila podanego w opisie w celu weryfikacji. Gratulacje i zachęcam was do wzięcia udziału ponownie w konkursie, czyli co wystarczy zrobić? Zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i napisać dowolny komentarz, moi drodzy. I jeszcze dodatkowy, ekstra konkurs mam dzisiaj, z racji tego, że napisałem matury, że powracam, znaczy te najważniejsze matury, bo wiadomo, jeszcze mam angielski i tak dalej, mniejsza. W każdym razie, moi drodzy, dodatkowy konkurs, który będzie polegał na tym, że będę wybierał najfajniejsze teorie spiskowe, moi drodzy, dotyczące właśnie naszej serii Zombie Mode i tego, co się tutaj dzieje, i tego, co w dzisiejszym odcinku na przykład, co zobaczymy w dzisiejszym odcinku, to na tej podstawie jakbyście napisali teorię spiskową albo po prostu napisali taką historię, o co tutaj dokładnie chodzi, to również możecie wygrać ekstra GTA, które ogłoszę, moi drodzy, w kolejnym odcinku. A my już zajmujemy się teraz Zombie Mode'em. Koniec ogłoszeń parafialnych, wychodzimy, moi drodzy, z naszej bazy, może bez naszych ochroniarzy, bo ja nie chcę, kurczę, ich stracić, więc ja bym im tutaj kazał wychillować. Chillujcie się, mordy, nie wiem, czy wszystkich zaznaczyłem, nie, jednak oni się nie chillują, zobaczcie, że cały czas są agresywnie nastawieni do zombiaków i bardzo mnie to w sumie cieszy, ale dobra, teraz, moi drodzy, chill, mam nadzieję, że już wychillują, że nie będą za mną biec, no niestety, biegną. Ale ja mam pomysł, jak ich tutaj wyroluję, mianowicie wejdę sobie po prostu na skrzynię i przeskoczę i tutaj sobie wyjdę, oni chyba zostaną w środku. Okej, także jest spoczko. Czas szybko zlokalizować samochód, moi drodzy. Jakiś samochód nam tutaj jest potrzebny. Nie wiem, czy mam Reaper Kita. Najprawdopodobniej mam, więc może go użyjmy. Tamten zombiak nie powinien zdążyć, nie powinien mi zagrozić. Okej, i będziemy udawać się dzisiaj w pewne miejsce, ponieważ dawaliście mi różne tipy w komentarzach pod ostatnim filmem. Mówiliście, że ta kobieta, ten dziwny duch, bo to w sumie nie kobieta, tylko duch, nie zadawała mi obrażeń. I faktycznie, jak sobie sprawdziłem, tak było. Czyli duchy nie zadają nam obrażeń. To już wiemy i bardzo się cieszę, że jesteście tak spostrzegawczy i daliście mi znać w komentarzach. Natomiast dzisiaj jedziemy w pewne miejsce, o którym również wspomnieliście w komentarzach, mianowicie to jest to jezioro. Tutaj podobno jest helikopter. Ja bym chciał to sprawdzić, nie wiem, czy to prawda, ale podobno tam jest jakaś maszyna latająca. Z tego, co pisaliście, helikopter, natomiast nie jestem w stanie określić za bardzo, ponieważ teorie były sprzeczne, także po prostu musimy to jechać i sprawdzić, nie ma co spekulować. Ja sobie pojadę chwilę, bo to 8, kurczę, kilometrów tutaj aż do celu, że tak powiem, musimy jechać. I chciałbym jeszcze wspomnieć, że jest nowy YouTube, nie wiem, czy macie i czy korzystacie już, ale jeśli korzystacie, to teraz pewnie widzicie, jak zasubskrybować kanał na nowym YouTubie z dzwoneczkiem. Tak, jak jeszcze nie subskrybujecie, macie nowy YouTube, może nie potraficie się do końca w tym odnaleźć wszystkim, ja też się nie potrafiłem przez chwilę, to już macie teraz na ekranie, co wystarczy zrobić, żeby wiedzieć, kiedy Kaluch dodaje filmy. I polecam to zrobić w sumie. Okej, nie spadaj, nie spadaj, mordo, niestety mój samochód chyba nie da rady wyjechać tutaj pod to jezioro. Trzeba w takim razie wysiąść, tref, nie rób tego, proszę cię, tu jest tak stromo, nie możesz spaść. I żeby nas samochód tutaj nie załatwił. No mam nadzieję, że jednak nie. Okej, jesteśmy na miejscu. Dziwny jakiś zamek pojawił się na mapie, jak widzicie w lewym dolnym rogu. I moi drodzy, czy tutaj faktycznie coś jest? Tutaj faktycznie coś jest. Nie wiem, czemu ten helikopter oznaczony jest zamkiem. Ja nie wiem, czy to po prostu tak może funkcjonować, że tutaj faktycznie jest helikopter. Nie mam pojęcia, skąd wy to wiecie. Czy wy coś po prostu ukrywacie? Czy ktoś z was grał kiedyś na takim dziwnym GTA zmodowanym? Musicie dać znać również o tym. Nie wiem, co to jest naprzeciwko tego jeziora, ale wydaje się to być bardzo dziwne. Bardzo dziwna sytuacja w ogóle tutaj jest, że sobie tak helikopter stoi gdzieś w jakiejś dziurze. Ej, co? Ktoś tam stoi teraz, czy wy to widzicie? Ja nie wiem. O, czekajcie, ja go sobie zoomuję w ogóle. No zobaczcie, faktycznie dalej te... To się robi dziwne, bardzo dziwne. Ja zaczynam się naprawdę już
mega niepokoić, słyszę strzały. Zobaczcie, ten ziomek tam biegnie. Po tej, ej, ja pierdziu. Dobra, ja bym chciał się jakoś dostać do niego. On jest chyba jakoś niezbyt pokojowo nastawiony, więc trzeba będzie wyciągnąć snajperkę. Zobaczmy w ogóle, kto to jest. On ma broń w ręku, o, mierzy do mnie jakiś chinol. Ale zginął na raz, zobaczcie, i wpadł do wody. Stoczył się do wody, dobra, ja... What? What? Co to jest? A to? Dobra, to też trzeba ustrzelić w takim razie. No nic, kurde, utknąłem, bo jestem ze złej strony jeziora. Nie wiem, co to jest tam po drugiej stronie. Jakiś krzyż tam widzę na chwilę obecną. Kurczę, nie wiem, on nie może dogonić, więc trzeba by sobie szturbowy SMG załatwić. Chociaż magazyn, jak widzicie, naboi to my nie mamy za dużo. Ale no trzeba będzie jakoś sobie z tym poradzić. Okej, ten ziom tu biegnie, także co, może spróbujmy go jakoś trafić. Chociaż najpierw bym chciał przeczytać, co tu jest napisane. Śpi dobrze, zobaczcie. Wow, zaraz sobie to doczytamy. Tylko najpierw trzeba się pozbyć tego dziwnego starca, który biegnie z czymś dziwnym w ręku. Jakby kosz na śmieci, nie wiem, przynajmniej tak mi się to kojarzy. Okej, musimy władować kilka kulek w niego i chyba padł. Dobra, mamy go. Okej, co tu się dzieje? Masakra. Tutaj jest tyle dziwnych modów już powgrywanych, że ja po prostu już straciłem panowanie nad tym wszystkim. Niby zombie mode? O nie, zniknął znów. A tak naprawdę dzieje się tutaj coś strasznego. Dobra, przeczytajmy, co tutaj jest napisane. Wydaje się, jakby tutaj faktycznie jakiś dzieciak zmarł. Nie wiem, dlaczego mam takie dziwne wrażenie. Strasznie niepokojąco tutaj jest w okolicy. I nie wiem, czemu tu stoi śmigłowiec, ale na pewno sobie go pożyczymy. Chciałbym w to strzelić, ale może nie warto tutaj podbudzać złych duchów i po prostu trzeba się stąd ulotnić. Ale teraz wy macie pole do popisu, żeby napisać jakąś teorię spiskową na ten temat. Także działajcie, działajcie, moi drodzy. Ja kradnę w tym momencie śmigłowiec, który tutaj jest. I lecimy sobie, moi drodzy, gdzieś myślę w okolice Sandy Shores, bo tu jest najbliżej, żeby zahaczyć o jakiś sklep i sobie przynajmniej jakieś rzeczy tutaj spożywcze, że tak powiem, zaopatrzyć się w te rzeczy, ponieważ mamy ich mało, a musimy o to też dbać, bo to jest zombie mode, przecież co tu, co to za ludzie tutaj są? Czemu to nie startuje? Nie startuje ten śmigłowiec. Nie wiem dlaczego, jest jakiś dziwny, nie startuje. Tu jacyś ludzie biegają, tu się zaczyna robić bardzo dziwnie, ja potrzebuję swój samochód. Którego też nie ma, świetnie. Pierwszo do Sandy Shores, super. Dobra, udało się dolecieć szybko do Sandy Shores. No już się w sumie ciemni, więc... O, tu jest samochód w ogóle. Zobaczcie, to wygląda jak samochód, który widzieliśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem... Nie wiem dlaczego on jest skierowany w tym kierunku, ale on coś oznacza, moi drodzy. What the fuck? Co to ma być? Czy wy widzicie? Czekajcie, ja tutaj nie chcę podchodzić za blisko. Czy to jest klaun? Co tu robi klaun? Nie wiem, nie, ja potrzebuję broni, dobra. Tak, możemy podejść do niego, okej, zniknął, śmieszne, bardzo śmieszne. Możemy, wow! A, to są zombiaki, Jezu, przestraszyłem się, sorry. Możemy oczywiście przeszukać tych... O, wiedziałem, kurczę, że tutaj będziesz, widziałem go kątem oka, okej, więc lepiej stąd, moi drodzy, że tak powiem, się ulotnić, ale co to jest, dlaczego on... Dlaczego on zabił jakąś kobietę i co robią klauny w naszym GTA? To jest kolejny dowód na to, że to GTA jest totalnie jakieś już zniszczone. Ja nie wiem, kurczę, czy przeinstalować je, czy o co tutaj chodzi. Zobaczcie, on jest nieśmiertelny, what the hell. Nie wiem, chyba będę go musiał wysadzić tym, tą bronią, wow, jak poleciał. Tylko pytanie, gdzie on poleciał, czy go wystrzeliłem gdzieś w powietrze, czy o co chodzi. Halo, wow, spadł, ale świetne, świetne to było, spadł. Ale dobra, teraz powinien zginąć. Czy nie zginął jeszcze? On jest chyba jakiś nieśmiertelny, zobaczcie, ale przynajmniej jest śmieszny, nie wiem, mnie śmieszy, jakoś nie przeraża mnie. Aczkolwiek ta sytuacja tutaj, no to mogła, jest trochę creepy mimo wszystko. Niestety, muszę chyba railgunem go jakoś tutaj próbować zabić, ale to nie jest proste, jego wystrzeliwuje w powietrze. Spada i żyje dalej, kurde, to nie jest dobry pomysł, trzeba stąd chyba uciec tym samochodem. Tylko mam nadzieję, że tym razem, w przeciwieństwie do śmigłowca, będzie on działał. Nie mam już, wow, jak mało życia, kaluch, jak mało życia, nie ma w ogóle magazynków żadnej z broni. To jest straszne, mam tylko w snajperce, dobra, rozwalamy szybę i trzeba szybko wsiąść, Jezu. Żebyśmy tylko odjechali, bo moi drodzy, jest strasznie, już zaczyna się robić powoli strasznie, bo życia mamy bardzo mało, dobra, udało nam się. Czy światła tego samochodu działają? Działają, dobra. Więc jeszcze możemy popatrzeć w sumie na tego klauna, który gdzieś tu grasuje, ile tych zombiaków tutaj się nagle porobiło. Zobaczcie, on tutaj cały... Ej, nie, on jest jakiś dziwny, on jest jakiś dziwny, trzeba... Kurczę, stąd uciekać. Nie będę ryzykował utraty serii, żeby tutaj z tym klaunem zadzierać, więc raczej stąd się ulotnimy.
Chociaż jeszcze, kurczę, kusi mnie, żeby popatrzeć, jak on wygląda. Dobra, tam jest, widzę. Cały czas żyje, przynajmniej wiemy, że w tym miejscu tutaj. Tutaj znowu jest ten dziwny zamek, jak widzicie, ja nie wiem. Killer Doll, co? W ogóle zobaczcie na legendę, jak to dziwnie wygląda. Co tu jest napisane? Killer Doll. Pamiętacie może te silosy pod tą górą, które tam były? Tam przydałoby się przenocować. Niestety, wow, czy tu jest samolot? Czy on działa? Czy ten samolot działa tutaj? Halo? Ja nie chciałbym lecieć w tym momencie nim, bo jest bardzo ciemno i samolot najprawdopodobniej nie ma świateł. Ale co tu robi samolot? Ale ten działa, zobaczcie. Okej, oznaczamy go również w tym miejscu. Ciekawe miejsce tutaj, muszę sobie zaznaczyć. Dobra, wiemy, że tutaj już w tym miejscu jest, moi drodzy, samolot. Także na pewno tutaj po niego wrócimy po nocy, mam nadzieję, którą przenocujemy gdzieś tam na tym silosie, kurczę, przydałoby się. Jest tak ciemno, że ja nie widzę drogi w ogóle, masakra. Niestety, moi drodzy, silosy są opanowane przez zombiaków, ja nie wiem. O, tu jest kolejny samochód, tutaj może uda nam się przenocować. Nie, czy wy widzicie na mapie dokładnie to, co ja? Że znowu tutaj, gdzie się poruszamy, ten zamek się przemieszcza razem z nami. Co tym razem jest napisane tutaj? Bo to jest... Co? Headless Mule, zobaczcie, Headless Mule, Killer Doll, o co tutaj chodzi? Nie mam zielonego pojęcia, ale chyba tutaj mam nadzieję nic nas złego nie spotka, ponieważ nie mamy nawet magazynku, żeby się bronić, więc ja nie wiem, tutaj u góry, o, to będzie dobry pomysł, żeby się... Co? Zobaczcie, jakiś komunikat się wyświetlił nad mapą i zombiaki nas próbują zaatakować. Szybko, Kaluch, tutaj, wskocz na góry! Kurde, nie mogę wskoczyć tu... Wow, co to jest? What the fuck? Nie, czy... Nie.